Co powinniśmy zrobić, jeśli pewnego dnia obcy zaatakują naszą planetę z zamiarem zniszczenia ludzkości? Plan działania otrzymasz ze streszczenia filmu Dzień Niepodległości 2 – Odrodzenie. Były prezydent Stanów Zjednoczonych ma koszmary o kosmitach. Budzi się i krzyczy z przerażenia. Jego biurko jest pokryte stosem papierów z narysowanymi kółkami. Dowiadujemy się, że 20 lat temu Ziemia została zaatakowana przez kosmitów, którzy niemal zgładzili całą ludzkość. Ludziom udało się wygrać, a teraz żyją w pokoju i harmonii, aktywnie korzystając z transportu latającego. W Białym Domu pojawia się Dylan Hiller. Jest synem kapitana Hillera, który w 2004 roku uratował planetę przed kosmitami. Dowiadujemy się, że młody Hiller również został pilotem. Potem widzimy księżycowy holownik kosmiczny przewożący broń do kosmicznej stacji obrony. Na pokładzie jest dwóch pilotów. Dokują i rozładowują ładunek, gdy nagle wpadają w kłopoty. Zacisk działa nieprawidłowo, a ładunek zaczyna spadać na bazę księżycową. Jeden z pilotów, Morrison, próbuje złapać ładunek i zapobiec jego upadkowi. Udaje mu się, ale zamiast pochwał piloci otrzymują reprymendę i zawieszenie w lataniu. Dowiadujemy się, że w tajnej strefie 51 zbudowano więzienie obcych. Po raz pierwszy od 20 lat kosmici zaczynają zachowywać się dość dziwnie. Normalnie pozostają w bezruchu, ale nagle stają się nadpobudliwi. W międzyczasie naukowiec David Levison przybywa do Afryki i odkrywa statek obcych pozostawiony po poprzedniej inwazji. Kilka dni temu nagle włączył się na nim prąd. Według Afrykanów statek ten od dawna wiercił skorupę ziemską w celu wydobywania zasobów. Levison znajduje nadajnik pozostawiony przez kosmitów i zdaje sobie sprawę, że w każdej chwili mogą zaatakować Ziemię po raz drugi. Eskadra pilotów myśliwców pod dowództwem kapitana Hillera przybywa na Księżyc. W tej chwili ci sami piloci, którzy prawie zrzucili księżycowy ładunek, jedzą lunch w lokalnej stołówce. Jeden z nich, Miller, przyznaje, że zakochał się w chińskiej pilotce, ale Morrison natychmiast próbuje odejść po zauważeniu kapitana Hillera. Ale... pojawia się dowódca, a Morrison kłamie, że poślizgnął się i upadł. Nieco później dowiadujemy się, że sam chciał dowodzić eskadrą, a nawet wyprzedzić Hillera w locie przygotowawczym. W rezultacie Hiller rozbił statek i prawie zginął. W szpitalu strefy 51 lekarz odwiedza naukowca, który od 20 lat przebywa w śpiączce po kontakcie z kosmitami. Nagle się budzi. Naukowiec jest zszokowany tym, ile czasu minęło. Tymczasem żołnierze wykrywają nieznany obiekt w pobliżu Saturna. Również gubią tam satelitę. W Afryce znajoma Levisona, Catherine, pokazuje naukowcowi tajemniczy symbol, który pojawia się w wizjach ludzi, którzy mieli kontakt z kosmitami. Szef lokalnych bojowników, którzy od 20 lat walczą z kosmitami, zaprasza Levisona do swojej bazy. Tam mężczyzna wyznaje, że w snach otrzymuje jakieś wiadomości i już na ich podstawie narysował tajemniczą białą kulę, a także częściowo przetłumaczył obcy język. Tymczasem duży, kulisty statek zbliża się do Księżyca. Levison zauważa, że obiekt ten jest bardzo podobny do rysunku afrykańskiego przywódcy i prosi, by go nie atakować. Jednak prezydent USA nakazuje zestrzelić statek wiązką plazmy. Po uderzeniu rozpada się na kawałki i wpada do jednego z księżycowych kraterów. Pilot Morrison porywa jeden z kosmicznych holowników i leci na Ziemię, by spotkać się z Levisonem. Proponuje wspólne zbadanie wraku zestrzelonej kuli. Towarzyszą im asystentka Levisona, Catherine, a nawet przywódca afrykańskich bojowników. Muszą przelecieć przez pozostałości zniszczonych statków obcych, ale nadal z powodzeniem lądują na Księżycu i znajdują kolejną, małą, tajemniczą kulę. Levison zamierza zbadać to w laboratorium. W tym samym czasie rozpoczynają się obchody Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na uroczystość przyjdzie również były prezydent. Ma zamiar ostrzec ludzi przed czymś ważnym, ale nie ma wystarczająco dużo czasu, dostaje ataku i traci nad sobą kontrolę. To samo dzieje się z każdym, kto narysował te koła. W tym samym momencie gigantyczny statek większy niż sam Księżyc zbliża się do Ziemi. Levison i Morrison pędzą do swojego holownika i natychmiast odlatują, przedzierając się przez stosy wraków. Statek obcych zostaje zaatakowany wiązką plazmy. Jednak nie przynosi to żadnego efektu. Obiekt wroga bierze odwet i całkowicie niszczy księżycową stację obronną. Tylko jednej eskadrze pod dowództwem kapitana Hillera udaje się uciec. Próba zniszczenia statku przez system satelitów bojowych również kończy się niepowodzeniem. Statek niszczy je wszystkie rozproszonym uderzeniem przed wejściem w ziemską atmosferę. Za pomocą grawitacji unosi w powietrze wiele miast Azji. Jednak wszystko, co zostało wzniesione, musi również upaść. Drapacze chmur, ludzie i samochody zawalają się na Europę. Prawdziwa apokalipsa. Myśliwce, które przetrwały, lecą do strefy 51.
Levison otrzymuje telefon od ojca. Próbuje odpłynąć swoją łodzią od statku obcych, ale uderza w niego fala. Nieco później mężczyzna i jego łódź zostają znalezieni na brzegu, nieprzytomni, ale żywi. Gigantyczny statek kosmiczny uderza w Ocean Atlantycki, niszcząc przy tym wiele miast na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Kapitan Hiller leci do Waszyngtonu, aby uratować swoją matkę, ale nie udaje mu się tego zrobić na czas. Tymczasem naukowcowi, który wyszedł ze śpiączki, udaje się zrozumieć zachowanie kosmitów uwięzionych w strefie 51. Wyjaśnia, że oni nie krzyczą, ale świętują. Były prezydent zakrada się do cel kosmitów i zostaje sam na sam z jednym z nich. Kosmita łapie go za gardło i wchodzi do jego umysłu. Kosmita wykorzystuje prezydenta, aby poinformować Levisona o jej przybyciu i mówi, że ona potrzebuje tej planety. Najwyraźniej ona jest ich głównym statkiem. Catherine pokazuje obcemu ten sam narysowany okrąg, co doprowadza go do wściekłości. Żołnierze atakują kosmitę, aby uratować prezydenta. Tylko afrykańskiemu przywódcy udaje się pokonać kosmitę używając maczety i pozostawiając go bez głowy. Po uzyskaniu zdjęć statku kosmicznego obcych, Levison dochodzi do wniosku, że sam statek wygląda jak rój i że udało im się zlokalizować ich królową. Statek kosmiczny wykorzystuje gigantyczny laser plazmowy jako wiertło. Najwyraźniej kosmici zamierzają zniszczyć skorupę ziemską, dotrzeć do jądra i stopić je, niszcząc przy tym Ziemię. Ludzie decydują się zaatakować główny statek obcych tak samo, jak zrobili to 20 lat temu. Piloci mają odprawę. Ich drużyną będzie kierował Dylan Hiller. Wygłasza pełne pasji przemówienie, po którym wszyscy przystępują do ataku. W tym samym czasie załoga marynarzy, którym udało się przeżyć, pije i gratuluje sobie koniec świata. Władze USA kontaktują się z nimi z prośbą o śledzenie kosmitów. Kapitan mówi, że przyjąłby tę niebezpieczną misję tylko za 100 milionów dolarów. Urzędnicy akceptują warunki, a marynarze od razu biorą się do pracy. Ojciec Levisona budzi się w samochodzie w towarzystwie czwórki nastolatków. Radzi im udać się do strefy 51. Po drodze napotykają szkolny autobus z dziećmi. Ich kierowca uciekł, zostawiając pasażerów na pastwę losu. Ojciec Levisona siada za kierownicą i zawozi ich wszystkich do strefy 51. W tym samym czasie myśliwce zbliżają się do statku obcych, ale ten ładuje działa i inicjuje wymianę ognia. Piloci mają zamiar wejść na statek i zdetonować ładunki termojądrowe o supermocy. Były prezydent odzyskuje przytomność i prosi o ostrzeżenie pilotów, że w środku czeka na nich królowa, która zastawia swoje pułapki. Piloci mają problemy z silnikami, myśliwce rozbijają się. Połączenie z nimi zostaje przerwane, a próba wysadzenia statku od środka również kończy się niepowodzeniem. Wrogi statek emituje ogromną falę magnetyczną i niszczy satelity orbitalne. Całkowicie utracono łączność w bazie. Jeden ze statków obcych atakuje bazę w strefie 51. Obcy włamują się i dochodzi do zaciętej bitwy. Catherine wraz z afrykańskim przywódcą rozszyfrowują wiadomość kosmitów i zdają sobie sprawę, że tajemniczy krąg ich przeraża. Oznacza to, że ludzie mają potencjalnego sojusznika we wszechświecie. W międzyczasie kula zostaje odzyskana z kulistego statku zestrzelonego na Księżycu. Okazuje się, że jest to wirtualna inteligencja pochodzenia pozaziemskiego, ostatni przedstawiciel rasy zniszczonej przez kosmitów. Ta sfera przybyła, aby ocalić ludzkość Ziemi przed zniszczeniem. Istnieje planeta, na której gromadzi się armia ruchu oporu tych, którzy przeżyli atak obcych. Kula trafia do strefy 51 na Ziemi. Wykorzystując ją jako przynętę, ludzie postanawiają zwabić królową na pustynię i wysadzić ją w powietrze bombami kryjojądrowymi. Czasu jest mało, ponieważ marynarze śledzący kosmitów donoszą, że jądro Ziemi zostanie zniszczone w ciągu godziny. Były prezydent ponownie wkłada kombinezon pilota i prowadzi misję. Żołnierze dostają broń, piloci zajmują miejsca. Czy pamiętasz pilotów myśliwców uwięzionych w ogromnym statku obcych? Wielu z nich przeżyło, a nawet odparło atak obcych. Morrison oferuje schwytanie ich wojowników, podczas gdy on sam odwróci uwagę obcych. Piloci w myśliwcach atakują wrogów. Rozpoczyna się zacięta walka. Kosztem niesamowitego wysiłku udaje im się zniszczyć wielu przeciwników i uciec ze statku. W tym samym czasie na Ziemi toczy się bitwa z kosmitami. Kontrolując myśliwiec przewożący bombę, były prezydent wlatuje do wrogiego statku matki i wysadza go w powietrze w nadziei na zniszczenie królowej. Eksplozja niszczy statek, ale królowa opuszcza wrak w kombinezonie bojowym z polem siłowym i nadal próbuje dotrzeć do sfery. Ma zamiar zmiażdżyć szkolny autobus pełen dzieci. Jeden z samolotów jest pilotowany przez córkę byłego prezydenta. Robi wszystko, co w jej mocy, aby uratować ludzi i niszczy pole siłowe królowej. Jednak jej samolot zostaje uszkodzony i dziewczyna musi się katapultować. Królowa kieruje się w jej stronę. Nagle na niebie pojawiają się piloci przechwyconych myśliwców i atakują królową kosmitów. Jednak nie jest to takie proste. Królowa przejmuje kontrolę nad myśliwcami i kieruje ich do strefy 51, aby zniszczyć sferę.
Jądro Ziemi też wkrótce zostanie zniszczone. Piloci przechwyconych myśliwców włączają tryb fuzji i uwalniają się spod kontroli królowej. W tej chwili ona prawie dociera do sfery. Piloci ją atakują, niszczą kombinezon ochronny królowej i śmiertelnie ją ranią. Upada i wypuszcza kule ze swoich szponów. Wrogie myśliwce tracą kontrolę i również upadają. Obcy wycofują statek na minutę przed dotarciem do jądra Ziemi. Ludzie radują się ocaleniem, obejmując się i całując. Sfera donosi, że nikomu wcześniej nie udało się zabić królowej. Oferuje mieszkańcom Ziemi możliwość zostania przywódcami galaktycznego ruchu oporu, a oni zgadzają się. Stany Zjednoczone ponownie uratowały świat. Co byśmy bez nich zrobili? Daj temu filmowi lubię to i sprawdź nasz kanał. Tutaj znajdziesz streszczenia filmów dla prawdziwych miłośników kina. Oglądałeś kanał Mówi Kot. Do zobaczenia później!